Andrzej ponownie znalazł swojego syna śpiącego w salonie. Pokój wypełniał znajomy zapach alkoholu, który pochodził od 22-letniego tolika, przyzwyczajonego do przepijania pieniędzy ojca. Andrzej miał własną produkcję napojów, która przynosiła ogromne dochody, ale mężczyzna nigdy nie traktował tego jako coś oczywistego. Był oddany swojej pracy i osobiście kontrolował cały proces produkcji, często niespodziewanie pojawiając się przed pracownikami na kontrolę. Anatolij zaś żył bez beztrosko, mając wszystko podane na tacy. Andrzej martwił się, że w pewnym momencie zaniedbał wychowanie syna, dlatego ten wyrósł na takiego lekko ducha. Wstawaj, Leniu! Mężczyzna potrząsnął tolikiem za ramię. Ale ten tylko się odwrócił. Wypił zbyt dużo poprzedniego wieczoru, żeby tak łatwo się obudzić. Wstawaj, mówię. Czyżbyś nie miał iść na zajęcia? Dziś nie jest niedziela. Mm. wymamrotał tolik i odwrócił się. Ale Andrzej nie dawał za wygraną. Obudził syna i zmusił go, żeby usiadł. Chłopak sen nie mrugał oczami, zdając sobie sprawę, że ojciec go nie zostawi w spokoju. Idź pod prysznic i marsz na zajęcia. Nie zamierzam więcej płacić za Twoją sesję. Ostatnim razem za moje pieniądze wyremontowali cały budynek uczelni. Twoje lenistwo kosztuje mnie zbyt drogo. Tato, czemu jesteś w złym humorze od rana? Dziś nie ma ważnych zajęć. Lepiej zostanę w domu. Żadnego zostawania w domu. Zadzwonię za godzinę, a jeśli będziesz tutaj, zmuszę cię, żebyś wsiadł do samochodu i wyrzucę przed uniwersytetem. Andrzej z niezadowoleniem obserwował, jak tolik chwiejnym krokiem udał się do swojej sypialni, żeby się ogarnąć. Powinien być surowszy wobec syna, żeby nie wyrósł na takie niechlujstwo. Ostatnio coraz częściej myślał, że poświęcił się całkowicie biznesowi, a nie rodzinie. Żona Andrzeja, Oksana, będąc rówieśniczką męża, wyglądała świetnie w wieku 45 lat, ale nie mogła pogodzić się z faktem, że nieuchronnie się starzeje. Różne procedury kosmetyczne pomagały jej zachować kwitnący wygląd, ale świeżość i tak zanikała. U Olgi wisi drugi podbródek, zauważyłeś? Komentowała Oksana żony przyjaciół Andrzeja po każdym wyjściu na spotkanie. Mają tyle pieniędzy, a nie potrafią pomyśleć o wizycie u kosmetyczki. Znani ludzie zawsze są w centrum uwagi. Czy to naprawdę takie ważne? Dziwił się Andrzej, nie rozumiejąc obsesji żony na punkcie swojego wyglądu. I Pietia i Ola to wspaniali ludzie. Jaką różnicę robi, na co wydają pieniądze? Nie wszyscy muszą myśleć tylko o ubraniach i maseczkach na twarz. Nic nie rozumiesz, Andrzeju, przerywała mu Oksana. Ty masz dobre geny, tobie to się jeszcze udało. W kwestiach przyszłości Anatolia Oksana i Andrzej też rzadko się zgadzali. Mężczyzna uważał, że syn jest zbyt rozpieszczony i powinien ponosić odpowiedzialność za swoje życie, pomyśleć o małżeństwie. On jest jeszcze dzieckiem jakie małżeństwo nie rozumiała Oksana. Po co ma się wiązać małżeńskimi więzami? Ma wszystko, niech się bawi. Niech chociaż zwiąże się z porządną dziewczyną, przyprowadzi ją do domu, żebyśmy ją poznali. Nie ustępował andrzej. A na niego lecą różne piękności, żeby się dobrze zabawić i dostać drogie prezenty. Porządnych w pobliżu nie widać. No i co z tego, mruknęła oksana. Jest mężczyzną, nie musi dbać o swoją cześć. Ksiu właśnie dlatego, że jest mężczyzną, zaczynał się złościć Andrzej. Jest moim jedynym spadkobiercą. Powinien interesować się biznesem, zdobywać doświadczenie w zarządzaniu. A on myśli tylko o zabawkach. Nie dopuszczę go do interesów, dopóki nie nabierze rozumu. Nie po to poświęciłem całe życie, żeby potem wszystko się rozpadło. Oksana obdarzyła męża znaczącym spojrzeniem. Jesteś zbyt wymagający wobec siebie i innych. Nie musimy być takimi pedantami jak ty, Andrzeju. Kiedyś byłeś aktywny, wesoły, a teraz całymi dniami siedzisz w papierach i na telefonie. Przypominasz Kreta z Calineczki, który oprócz swoich bogactw nic nie widzi. Stałeś się nudny i marudny, ciągle tylko gadasz o nauce i pracy, a mi o naszym bezwartościowym synu. Pomyśl, może potrzebujesz odpoczynku. Dawno nie byliśmy razem na wakacjach. Takie oświadczenie zraniło Andrzeja. Cały siebie poświęcił, aby zapewnić rodzinie dostatnie życie, a jeszcze nazwano go kretem. Jak zrobić teściowi kosztowne operacje na serce, to Andrzeju pomóż. Jak teściowa ma wydać pieniądze na kosztowne protezy zębów, to wszyscy od razu potrzebują jego pomocy. Andrzej nie mógł nazwać siebie nudziarzem. Tak, był surowy i wymagający, kiedy chodziło o biznes, ale bez tych cech nigdy nie osiągnąłby sukcesu. Wątpił, czy Oksana zgodziłaby się żyć z pensji zwykłego urzędnika biurowego czy ślusarza. Andrzej nie zamierzał rezygnować ze swoich słów. Chciał, aby Anatolij się ustatkował i zmądrzał. Najskuteczniejszym sposobem wydawało mu się małżeństwo. Zaczął obzwaniać znajomych i wspólników, nawet sporządził listę odpowiednich narzeczonych, z którymi Tolik miał się spotkać. Wybierał według rodowodu wykształcenia dziewczyn, wychowania i reputacji rodziny. Zebrało się około 20 kandydatek, którym mogło się spodobać dobrobyt rodziny Andrzeja. Sam dawno zyskał reputację niezawodnego i profesjonalnego, czego nie można było powiedzieć o Toliku. Ślub Oczy Anatolia rozszerzyły się z przerażenia, kiedy ojciec wręczył mu teczkę z ankietami potencjalnych narzeczonych. A ja o tym przed trzydziestką nie będę myśleć. Jeśli chcesz, żeby na kontach nadal były miliony, ożenisz się, bez mrugnięcia okiem, oświadczył Andrzej. Przypuszczał, że syn zacznie histeryzować i się opierać pamiętał to z dzieciństwa, ale teraz nie uda mu się go przechytrzyć. Spotkasz się z każdą z tych dziewczyn i bez żadnych sztuczek. Jeśli będziesz dla nich niegrzeczny lub zachowasz się niegodnie, aby je odstraszyć, odbije się to na interesach firmy, a ja ci tego nie wybaczę. Bądź pewien, synu, nie żartuję. Mam dość twojego hulaszczego życia. Jeśli do końca tego roku nie znajdziesz sobie narzeczonej, możesz zapomnieć o spadku. Ale to niesprawiedliwe krzyknął Tolik. Nawet nie zapytałeś. Czy ktoś mi się podoba? Nie jestem dziewczyną z bajki, żeby mnie żenić z rozsądku. Mam swoje preferencje. W tej teczce są godne dziewczyny, których życie możesz zepsuć tylko ty. Nie zmuszaj mnie do powtarzania dwa razy. Anatolij bardzo rzadko widział ojca tak surowego. Rozumiał, że Andrzej nie żartuje i będzie musiał się podporządkować. Ale nie zamierzał grać według cudzych zasad. Zaczął główkować, jakby odwołać plan ojca i obrócić sytuację na swoją korzyść. Na początek postanowił wyjechać z domu, aby nie czuć presji autorytetu rodzicielskiego i spotkać się z przyjaciółmi. Co, znaleźli ci żonę? Zaśmiał się Maksym, najlepszy przyjaciel Tolika i taki sam bogacz. I co, którą wybrałeś? Pokaż choć zdjęcie. Może ja wybiorę sobie partnerkę z twoich kandydatek. Ale Tolikowi nie było do śmiechu. No tak, za takie partnerki rodzice wyrwaliby nam nogi. One są nam równe, nie można ich skrzywdzić bez konsekwencji. A ojciec powiedział, że odetnie mi dostęp do kont, jeśli coś wywinę. Podzielił się z ponurą miną. A czym się przejmujesz? Rozwiązanie problemu jest przecież oczywiste. Zacznij spotykać się z kimś, tylko nie z tymi wskazał Maksym w stronę teczki. Zapłać jakiejś dziewczynie, omów z nią wszystko, niech ci zagra. Przez kilka miesięcy namieszacie rodzicom w głowach, udając idealną parę, a twój ojciec się uspokoi. No i wszyscy będą szczęśliwi. Dokładnie Tolik uderzył dłonią w bar. Max, jesteś geniuszem. Mam dużo znajomych. Tak, teraz poszukamy odpowiedniej. Szukaj wśród modelek, one są jak aktorki, powinny umieć grać, poradził Maksym. Po rozmowie z przyjacielem Tolik poczuł ulgę. Czyżby uda mu się wywieźć ojca w pole? Od razu zapaliły mu się oczy, a palce przeglądały profile dziewczyn na portalach społecznościowych. W końcu skontaktował się z Alioną i wyjaśnił jej swój problem. Dziewczyna zgodziła się mu pomóc. Następnego ranka Anatoli obudził się wcześnie i wrócił do domu trzeźwy. Rodziców zaskoczyło jego wczesne pojawienie się na śniadaniu. Dlaczego jesteś taki zadowolony? Spojrzał na tolika Andrzej z podejrzliwością. Chcę wam przekazać radosną wiadomość, odpowiedział z uśmiechem. No proszę. Andrzeju, czemu od razu go atakujesz? Oksana pocałowała tolika w policzek. Mów, synku, co masz do powiedzenia? Chcę was zapoznać z moją dziewczyną. Nazywa się Aliona. Jest modelką i bardzo odnoszącą sukcesy. Nie potrzebuje pieniędzy od naszej rodziny. Sama buduje swoją karierę i nie chce od nikogo zależeć. Powiedział Tolik jednym tchem: W ten piątek odbędzie się pokaz mody. Tam się poznacie. Andrzejowi wydawało się, że się przesłyszał. Modelka, nie mogłeś znaleźć kogoś lepszego? Przecież ci mówiłem. Andrzeju, przestań już. Przerwała mu żona. Zawsze ci coś nie pasuje. Nawet nie znasz tej Aliony. Daj dzieciom szansę, a może to miłość. Oksanie podobało się, że jej potencjalna synowa obraca się w modowych kręgach. Ona sama śledziła trendy mody, nosiła modne stroje, robiła zakupy w najdroższych butikach. Jeśli dziewczyna okaże się naprawdę dobra, Oksana z dumą przedstawi ją swoim przyjaciółkom. Te na pewno będą zazdrosne. Mimo niezadowolenia, Andrzej postanowił towarzyszyć Oksanie i zobaczyć te alionę. Zawsze uważał, że artystyczna atmosfera pokazów mody jest sztuczna i nieprzyjemna. Skupisko modnych ludzi prowadzących rozmowy o tym, co według niego było absolutnie bezużyteczne. Wprawiało go w przygnębienie. O, to Aliona! wyszeptał z zachwytem tolik, gdy obok nich na wybiegu przeszła wysoka, smukła piękność z długimi, złocistymi włosami. Świetny gust, synku! odpowiedziała Oksana, a Andrzej milczał. Nie mógł ocenić wybranki syna tylko po jednej okładce. Ale i przy osobistym spotkaniu nie zrobiła na nim szczególnego wrażenia. Później, podczas bankietu, Tolik przedstawił Alionę rodzicom, a ta nie mogła oderwać się od chłopaka, udając uśmiech. Wyglądasz niesamowicie, zachwycała się Aliona, chwaląc wybór stroju Oksany na modowe wydarzenie. I fryzura bardzo Ci pasuje, jest idealna do Twojego kształtu twarzy. Dziękuję. Kochana, Byłaś oszałamiająca na wybiegu, nawet nie zapamiętałam innych modelek. Andrzej oglądał zebrane towarzystwo, zmęczony pochlebstwami. Żonie Aliona wyraźnie się spodobała. Od razu znalazły wspólne tematy, nie zwracając uwagi na mężczyzn. Chociaż udawaj, że cieszysz się z mojego powodu i powiedział mu Tolik, pojawiając się przed nim. Nie podoba mi się ta maskarada, westchnął Andrzej. Jak długo znasz tę dziewczynę? Czy naprawdę jesteście w sobie zakochani? I czy twoim zdaniem ona do ciebie pasuje? Tato po prostu mi zaufaj. Chciałeś, żebym związał się z kimś, zrobiłem to, posłuchałem cię. Powiedział Tolik z niewinnym wyrazem twarzy. Daj nam czas, nie podejmuj pochopnych decyzji. Dobrze westchnął Andrzej. Wy porozmawiajcie, a ja wyjdę się przewietrzyć. Ta pompatyczna atmosfera mnie drażni. Andrzej tak pogrążył się w myślach, że w przestronnym holu zderzył się ze sprzątaczką. Przepraszam najmocniej. Pisnęła młoda dziewczyna w mundurku i czapce, gdy brudna woda z jej wiadra wylała się niebezpiecznie blisko męskich spodni. Nic się nie stało, nie dotknęłaś mnie. To moja wina, nie patrzyłem, dokąd idę, powiedział Andrzej i nagle zamarł. Ludmiła, jak było napisane na identyfikatorze, bardzo przypominała mu jego pierwszą miłość. Nie była kopią swietłany, ale cały jej wygląd i uśmiech przywiodły Andrzejowi na myśl niezapomniany romans młodości. Garina. Ludmiła. Surowo zawołała ludę kobieta zajęta pracą. Dlaczego stoisz? Nie rozpraszaj naszych gości. Wszystko w porządku od razu odpowiedział Andrzej, słysząc znajome nazwisko. Potrzebowałem pomocy. Ludmiła nosiła nazwisko świetłany. W myślach Andrzeja wszystko się przewróciło. Wpatrywał się w dziewczynę ze znajomym pieprzykiem nad wargą takim jak u niego. Takie przypadki się nie zdarzają. Czy wszystko w porządku? Czy coś cię boli? Ludmiła z niepokojem spojrzała mu w oczy. Tolik postanowił kontynuować znajomość w bardziej przytulnej atmosferze i chciał zabrać wszystkich do rodzinnej restauracji. Ojca znalazł w holu. Ten delikatnie uśmiechał się do jakiejś prostaczki, która pracowała w tym budynku. Tolik nie chciał szpiegować, ale ten obraz go zaniepokoił. Czego Andrzej mógł potrzebować od tej młodej pracownicy? Anatolii obserwował ojca jeszcze kilka minut, aż ten pożegnał się z nieznajomą. Chłopak postanowił nie dawać po sobie poznać, że coś zauważył i skierował się z powrotem do matki. Nigdy wcześniej nie myślał, że ojciec mógłby interesować się kimś innym niż jego żona. Często zostawał w pracy i był zmęczony ciągłym siedzeniem w biurze lub w domu przed laptopem. Ale nigdy wcześniej syn nie zastanawiał się, że ojciec mógłby mieć romans. Czy twoje nazwisko to Garina? zapytał Tolik Ludmiłe. Wymyślając na bieżąco, jak dowiedzieć się o niej więcej. W szkole miałem bliskiego przyjaciela, Wadima Garina, ale wiele lat temu straciliśmy kontakt. Nie masz może takiego krewnego? Ludmiła zareagowała prostodusznie, nie wyczuwając podstępu. Naturalnie zmarszczyła brwi. Mama mało mówiła o krewnych, niechętnie. Garina to jej nazwisko, a ojca nie znam. Może mój kolega z klasy to twój wujek? Raczej nie, ale mogę zapytać mamę. A mieszkasz tylko z mamą? Czy mogę jakoś skontaktować się z nią i dowiedzieć się więcej o twoim nazwisku? Oczywiście. Możesz przyjść do nas w gości. Ludmiła podyktowała Andrzejowi adres, spiesząc się z powrotem do pracy. Mieszkamy we trójkę, mam małego synka. Z mężem jakoś wychowujemy go z mamą. Wracając do rodziny, Andrzej chciał ukryć, że coś niezwykłego mu się przydarzyło. W duszy śpiewały mu ptaki na myśl, że Ludmiła mogła okazać się córką świetłany, a może i jego. Zawsze chciał mieć córkę, a Tolik nie spełniał jego oczekiwań. A Ludmiła wydawała mu się tak szczera, tak otwarta i dobra, że Andrzejowi długo nie udawało się stłumić szczęśliwego uśmiechu. Rozdzierały go sprzeczne myśli. Dlaczego Swietłana przez tyle lat nie dała o sobie znać? Dlaczego nic nie powiedziała o dziecku? Tak, rozstali się niezbyt dobrze, ale przecież dziewczyna nie była winna. Ze Swietłaną Andrzej poznał się na pierwszym roku studiów. Sama była z domu dziecka, więc wielu nie chciało mieć z nią do czynienia. Andrzej też początkowo traktował ją z pogardą. Wtedy przyjaźnił się z grupą, która miała o sobie wysokie mniemanie. Ale wszystko zmieniło się w jednej chwili. Podczas noworocznej imprezy w miejscowym domu kultury, Andrzej zaprosił do tańca dziewczynę, która podobała się miejscowemu chuliganowi. Dla wszystkich walentyna była nietykalna, ale to go nie obchodziło. W końcu po imprezie Andrzeja zaczaił ten sam łobuz z kolegami i powalili go na śnieg. Stójcie! Stójcie, łajdaki! Co wy robicie? krzyknął ktoś z boku. Andrzej nie spodziewał się, że przed trzema szalonymi chłopakami stanie krucha, ale uparta swietłana, która nauczyła się bronić w domu dziecka. Anuzę, wynoście się stąd! Idźcie! Jak zaraz nie wrzasnę, to milicja przyjedzie w mig. Napastnicy spojrzeli na siebie i postanowili, że z Andrzejem wystarczy. Odeszli szybkim krokiem, zostawiając Swietłanę i Andrzeja samych. Dziewczyna pomogła mu wstać i dojść do przystanku. Odmówił opatrzenia zadrapań, nie chciał wyjść na słabeusza. Ale od tego czasu wszędzie chodził za Swietłaną, próbując jakoś jej się odwdzęczyć, Uciszał plotkarzy, którzy rozpuszczali o niej pogłoski. Stopniowo między młodymi ludźmi zaczęły się rodzić uczucia. Ale razem byli niedługo. Okazało się, że sama romantyka nie wystarczy. Trzeba umieć słyszeć i słuchać siebie nawzajem. Andrzej, my zupełnie do siebie nie pasujemy, powtarzała ciągle swietłana. Zawsze decydujesz za mnie, co mam robić, jak się zachowywać, z kim rozmawiać. Ale ja przecież martwię się o ciebie, bo cię kocham. Nie podoba ci się moja troska. Szczerze, dziwił się Andrzej. Twoja troska przekracza wszelkie granice. Nie tylko mnie chronisz, ale mnie ograniczasz. Przecież jakoś żyłam bez twojej opieki i umiem o siebie zadbać. Nie jestem delikatnym kwiatkiem, którym trzeba się tak zajmować. Brakuje mi wolności. Czuję, jakby mnie oddychała pełną piersią przez te wszystkie miesiące przy tobie. Czyli cię krępuje. Świetnie, zezłościł się Andrzej. Proszę bardzo, żyj sama, skoro jesteś taka samodzielna. Ale Andrzej nie spodziewał się, że świetlana zniknie z jego życia na zawsze. Na początku pomyślał, że ona złośliwie unika go w korytarzach instytutu i stara się nie wpadać mu w oczy. A potem od wspólnych znajomych dowiedział się, że świetła narzuciła studia. O dalszym jej życiu nic mu nie było wiadomo. Oksana zauważyła, że mąż wrócił z ulicy jakiś zadowolony. Co się stało, kochanie? Nagle zrozumiałeś, że Aliona może być dobrą partią dla Tolika. Uśmiechnęła się z nadzieją na pozytywną odpowiedź. Nie jestem pewien, odpowiedział wymijająco i zauważył spojrzenie syna. Tolik podejrzewał, że podwyższony nastrój ojca to sprawka tej sprzątaczki z holu. Ciekawe co takiego. Powiedziała, że ojciec cały rozpromieniał. W restauracji nastrój Andrzeja znacznie się pogorszył. Aliona w żaden sposób nie mogła zdobyć jego zaufania, choć bardzo się starała. Ona i Tolik teatralnie się obejmowali, wymieniali czułe przezwiska, trzymali się za ręce. Ale Andrzej nie widział w ich działaniach szczerości. Dziewczyna była piękna i mogłaby odnieść sukces w swoim zawodzie. Andrzej nie mógł zaprzeczyć, że przy bliższym poznaniu wydałaby mu się interesująca, uczciwa. Ale nie mógł pozbyć się myśli, że Aliona zawisłaby na każdym bogaczu, który pomachałby jej kartą kredytową. Dla niej związek z synem był szczęśliwym biletem. Kariera modelki nie trwa wiecznie, a małżeństwo z zamożnym człowiekiem było dla niej świetną perspektywą. Podobała mi się Aliona, stwierdziła Oksana, kiedy para oddzieliła się od rodziców. Niepotrzebnie patrzyłeś na nią jak wilk. Zobaczymy, odpowiedział niechętnie Andrzej. Jeśli będą mieli dobre relacje, nie będę przeciwny. Ale coś mi mówi, że to nie jest na poważnie. Kilka dni później, kiedy Andrzej miał wolny czas po udanym spotkaniu biznesowym, postanowił, że czas odwiedzić Garinów. Adres trzymał pod pokrywą telefonu, aby zawsze mieć go przy sobie i nie budzić żadnych pytań. Podczas rozmowy telefonicznej Ludę potwierdziła, że jest w domu i jest wolna. Andrzej bez wahania udał się w gości. Nie pojechał z pustymi rękami, więc zajrzał do cukierni i kupił kilka delikatnych ciastek na deser. Pokonując silne zdenerwowanie, Andrzej naciągnął na twarz uśmiech i zadzwonił do drzwi. Mieszkanie było usytuowane na czwartym piętrze typowego dziewięciopiętrowego budynku, jakich w mieście były setki. Po kilku sekundach przed nim pojawiła się ludę. Dzień dobry, proszę wejść. Dzień dobry, odpowiedział Andrzej i wszedł do korytarza. Zdjął buty, wręczył gospodyni mieszkania torbę z prezentami i poszedł za nią do kuchni. Ludę miała na sobie prostą domową sukienkę z bawełny, w której jeszcze bardziej przypominała Andrzejowi swietłanę. Poznajcie się, to moja mama Nadzieja, a to Andrzej Michajłowicz. Bardzo miło wymienili się uprzejmościami obecni. Andrzej od razu zrozumiał, że coś jest nie tak. Nadzieja na pewno nie była swietłaną. Nawet jeśli z jakichś powodów mogła zmienić imię, to nie mogła zmienić wyglądu. W twarzy kobiety naprzeciwko Andrzej nie mógł znaleźć cech swojej pierwszej miłości, nawet gdyby bardzo się starał. Wszyscy usiedli do stołu. Ludmiła była uprzejma, zaproponowała gościowi obiad, ale ten zgodził się tylko na herbatę. Na samym początku rozmowy stało się jasne, że wymyślony przyjaciel Andrzeja. Wadim nie ma żadnych więzi rodzinnych z nadzieją. Może chcecie odpocząć? Zapytała Ludmiła po przekąsce. Chodźmy do salonu na kanapę, pokażę wam mojego sienią, on zaraz się obudzi. Z przyjemnością późnam waszego chłopca. Ja też mam syna, chociaż już zdrowego łobuza zaśmiał się Andrzej. Od samego początku zauważył, że nadzieja w jego obecności zachowuje się ostrożnie. Śledziła jego gesty, spojrzenia, a kiedy Ludmiła zaproponowała obejrzenie albumu ze zdjęciami, chciała temu przeszkodzić. No co ty, córeczko, naprawdę Andrzejowi Michałowiczowi będzie interesujące oglądanie zdjęć zupełnie nieznanych ludzi? A ja z przyjemnością od razu zareagował mężczyzna. Chciał zobaczyć nad je młodą, aby porównać ją z obrazem młodej świetłany, który zachował się w jego pamięci. Ale nadzieja wcale nie była do niej podobna. Mały Arsenij cieszył się popołudniową drzemką. Nie przeszkodziły mu rozmowy dorosłych i tak nie poznał się z Andrzejem. Cóż, dziękuję za gościnność! zaczął zbierać się do domu, rozumiejąc, że spotkanie się przeciągnęło. Przyjdźcie do nas jeszcze, bardzo miło się z wami rozmawia! I odpowiedziała Ludmiła z jaskrawym, szczerym uśmiechem. Nadzieja nie podzielała jej entuzjazmu. Nie wydawała się zimna, nieprzyjazna, raczej przestraszona. Wizyta Andrzeja wyraźnie wybiła ją z równowagi. Przed wyjściem poprosił o możliwość skorzystania z łazienki i, nie kontrolując się, zdjął z grzebienia kilka włosów do testu dna. Widział, jak grzebienia używała Ludmiła i nie mógł się powstrzymać. Chciał dotrzeć do prawdy. Choć zachowywał się głupio, wiedział, że nie uspokoi się. Bez względu na to, co mogło czekać Andrzeja w przyszłości, miał miłe wspomnienia ze spotkania z Ludmiłą. Było mu przykro, że los nie zesłał jej niezawodnego mężczyzny, a Arsenijowi ojca. Jeśli jego podejrzenia o ojcostwo się nie potwierdzą, i tak znajdzie dla Ludmiły lepszą pracę, aby mogła więcej zarabiać i częściej spędzać czas z małym synkiem. Dzięki swojemu wpływowi Andrzej mógł uzyskać wyniki testu dna już po dwóch dniach. Z laboratorium zadzwonił do niego stary przyjaciel, który przeprowadził procedurę potajemnie pod zmienionymi nazwiskami. No co, przyjacielu? Zaczął Aleksiej przez telefon. Mogę cię pogratulować. Jesteś ojcem. Andrzej na chwilę się zagubił, nawet oczekując takiego wyniku. Jesteś pewny? No ty jesteś uczonym człowiekiem, Michałowiczu, a takie bzdury pytasz. Oczywiście, że jestem pewny. Co na darmo tu haruje od 30 lat? Leszku, ogromne dzięki. Jestem ci winien przysługę. Tylko żadnej żywej duszy, dobrze. Muszę jeszcze wszystko załatwić, poprosił uskrzydlony wiadomościami Andrzej. Myślał, że z radości serce mu pęknie. Ludmiła to jego rodzona córka. Przez cały ten czas miał córkę. Ale jak to możliwe, że nic o niej nie wiedział? Co się stało ze Swietłaną? Dlaczego ich dziecko uważa za matkę zupełnie obcą kobietę? Skupiony na swoich przeżyciach, Andrzej nie zauważył, że Anatolij ostatnio uważnie go obserwuje. Chłopak zaniepokoił się, że ojciec nagle się zmienił. Wiecznie ponury i zmęczony, nagle stał się bardziej energiczny i entuzjastyczny. Ojciec zaczął częściej sprawdzać telefon, wychodził z pokoju, gdy ktoś do niego dzwonił, zaczynał nucić pod nosem jakąś melodię. Oksana nie była zdziwiona takim zachowaniem, ale Tolik pamiętał tę scenę, gdy tata miło rozmawiał z młodą sprzątaczką. Tolik sam uznał ją za sympatyczną, gdyby nie szmaty, w które była ubrana. Zaczął się martwić, że ojciec naprawdę miał romans na boku i ich oszukuje. Na tę myśl chłopakowi robiło się niedobrze i niespokojnie. Nie chciał obmawiać ojca, nie chciał w to wierzyć, ale też nie mógł ukrywać swoich obserwacji przed matką. Tolik bał się zostać zdrajcą, przemilczając swoje podejrzenia. Mamo, przyszedł do sypialni rodziców, kiedy ojciec już poszedł do pracy. Musimy porozmawiać poważnie. Chodzi o Alionę. Oczy oksany od razu się zaświeciły. Rozmawialiście o ślubie. Nie chodzi o ciebie i tatę. Wydaje mi się, że on kogoś ma. Co za bzdury. Rozumiesz, że mówisz o naszym tacie. Oksana przerwała mu z nerwowym uśmiechem. To niemożliwe. Jak mogło ci to przyjść do głowy? Nie wymyślam tego. Widziałem na własne oczy, jak się z kimś przymilał. Usłyszawszy tę historię, Oksana przez chwilę milczała, patrząc gdzieś przed siebie. Jej wzrok nie mógł skupić się na żadnym przedmiocie. To jakiś nonsens, wyszeptała w końcu. On nie mógł. Nie mógłby. Spojrzała na syna. Tolik przełknął górę w gardle. Nie mógł patrzeć na matkę w takim stanie. Bolało go za nią. Bolało, że ojciec mógł tak postąpić wobec nich. Mamo, to przecież nie jest pewne. Trzeba wszystko sprawdzić. Może to nie jest tak? Jak to zobaczyłem? Trzeba. Trzeba sprawdzić. Oksana zerwała się z miejsca. Trzeba go śledzić. Dowiedzieć się, do kogo chodzi. Sprzątaczka to przecież wstyd, że nie mógł znaleźć kogoś przyzwoitego. Tolikowi udało się jakoś uspokoić matkę i obmyślić z nią plan działania, żeby nie spłoszyć ojca. Planowali złapać go na gorącym uczynku i zażądać wyjaśnień. Andrzej miał zamiar od razu przyjść do Ludy i wyłożyć jej całą prawdę. Tylko teraz, gdy miał wyniki w rękach, zgubił się. Nie wiedział co zrobić. Czy powinien wtrącać się w życie dorosłej córki ze swoją prawdą? Czy będzie szczęśliwa, dowiedziawszy się, że wychowywała ją obca kobieta? Może Lude wie dużo więcej o swojej przeszłości, niż mówi? Andrzej dręczył się myślami przez kilka dni, zanim zdecydował się na aktywne działania. Z jego strony byłoby niewłaściwe ukrywać prawdę przed ludą. Nie mógł decydować, co powinna wiedzieć, a czego nie. Sam aż pękał z chęci podzielenia się swoim sekretem. Miał córkę. Tylko nie mógł powierzyć tego najbliższym żonie i synowi. Przynajmniej nie teraz. Najpierw Andrzej postanowił porozmawiać z Nadzieją. Ona z pewnością wiedziała więcej niż chciała powiedzieć innym. Dziwne, że jej nazwisko pokrywało się z nazwiskiem Swietłany. A przecież Andrzej dokładnie wiedział, że Swietłana nie miała krewnych. Przynajmniej ona o nich nie wiedziała. Nadzieja zastygła w progu, widząc, kto przyszedł bez zaproszenia. Pan. Pan nie w porę, powiedziała, spuszczając głowę i próbując zamknąć drzwi wejściowe. Wiem wszystko, ostro powiedział Andrzej. Niech się pani nie wykręca. Przytrzymał drzwi. Mam wyniki testu dna, a przeciw nim nie znajdzie pani argumentów. Nadzieja bez słowa szerzej otworzyła drzwi i pozwoliła mu wejść. Nie myślałam, że ktoś nas niepokoi. Powinien pan wiedzieć, że nie ukrywałam tego ze złej woli. Kocham ludę, kocham sienkę nie ma dla mnie droższych ludzi. Siedząc przy kuchennym stole Andrzej przygotował się na wyznania nadziei. Z trudem powstrzymywał złość. Chciał zarzucić kobietę pytaniami, nakrzyczeć na nią oskarżyć o rozłąkę z dzieckiem ale nie był człowiekiem emocji. Rozumiał, że każdy czyn ma określony motyw. Wiem, że w młodości spotykał się pan ze Swietłaną. Kiedy się rozstaliście, była już w ciąży z ludą. Nie miała żadnego wsparcia, więc rzuciła studia. Żeby jakoś się utrzymać, zatrudniła się jako pokojówka u Iwana Afanasiewicza-Zołotariewa. A ja go znam, przerwał jej Andrzej. Słyszał to imię, nawet kiedyś się z nim spotkał, ale nie był blisko zaznajomiony. Tak więc Iwan Afanasiewicz od razu zakochał się w Swietłanie. Nie przeszkadzało mu nawet to, że była w ciąży z innym. Swietłana była wtedy całkowicie załamana. Bała się o swoją przyszłość. Czuła się bezradna, a tu taki szanowany i bogaty człowiek otoczył ją uwagą. To podejście bardzo ją ujęło. Wiedziała, że z nim będzie jak za murem. Zaczęły się zaloty. Na początku świetka unikała Iwana Afanasiewicza, ciągle wspominała ciebie, chciała małżeństwa z miłości. A ja jej powiedziałam, że takiego mężczyzny nie można odrzucać. Raz w życiu zdarza się szansa na takie życie, byłoby głupio ją zmarnować. Nie wiem, czy w końcu go pokochała, ale przyjęła oświadczyny. Ślub był skromny, wtedy świetłana miała już duży brzuch. Choć przeszła z roli służącej do roli pani, nadal rozmawiała ze mną poufnie. Jednak Iwan Afanasiewicz nie był taki prosty. Kiedy nadszedł czas porodu, nalegał na poród domowy, zaprosił lekarzy, przygotował sprzęt, pokój. Tłumaczył to tym, że w domu świetłanie będzie spokojniej. I zgodziła się. Ale dzień wcześniej wezwał mnie do siebie. Rzadko spotykałam się z nim sam na sam. Nie wiem, jak świetłanie udało się go oczarować, bo Iwan Afanasiewicz wcześniej nie rozmawiał ze służbą. Mam do ciebie prośbę, niebezpieczną, ale hojnie zapłacę. Od razu przeszedł do rzeczy. Kocham świetłanę, ale tylko ją. Cudze dziecko nie jest mi potrzebne i nigdy go nie zaakceptuję. Twoje zadanie zniknąć z dziewczynką i nigdy więcej nie pojawiać się w życiu świetłany. Nie kontaktować się z nią i nic nie mówić o życiu dziecka. Ale to okrutne. Za nie mówiłam. Uderzyła mnie myśl, że Iwan Afanasiewicz tak bardzo pragnął świetłany, tak ją kochał, dbał o nią, ale chciał jej zadać taki ból. Nikomu bym tego nie życzyła. Zadbam o wszystko. Będziesz miała swoje mieszkanie, miesięczną wypłatę, możesz nawet nie pracować, tylko zniknij i zabierz dziecko, a więcej nie proszę. Nalegał Iwan Afanasiewicz. Byłam wtedy głupia i naiwna, przyznała nadzieja Andrzejowi. Interesowały mnie pieniądze, a autorytet tak bogatego człowieka nie pozwalał mi odmówić. Bałam się, że jeśli powiem nie, jakoś się mnie pozbędzie, aby nie rozpowiedzieć o jego zamiarach. W końcu nie miałam wyboru. Zgodziłam się. Oczywiście, na początku nie wiedziałam, co robić z ludoczką. Nie miałam doświadczenia z tak małymi dziećmi, nie umiałam się nimi opiekować, nie byłam gotowa zostać matką. Często płakałam, wyobrażając sobie, jak świetła cierpi, jak szuka swojej córki. To mój największy grzech. Ale nie mogłam się wycofać. Gdybym się przyznała, na pewno trafiłabym do więzienia. Iwan Afanasiewicz zadbałby, żebym nigdy więcej nie pojawiła się na ich drodze. Znam takich ludzi i znam ich metody. Musiałam nawet zmienić swoje nazwisko na nazwisko Swietłany. Abyśmy z ludą miały takie same. Przez 20 lat wychowywałam córkę. Naprawdę ją pokochałam. Uważam ją za swoją, choć nie mam do tego prawa. Powiedziała nadzieja z goryczą, bojąc się spojrzeć Andrzejowi w oczy. Przed nią siedział człowiek, który mógł wychować Ludmiłę, który miał prawo nazywać się jej rodzicem. Nie była gotowa, że ją odkryją. Nie po tylu latach. Kilka lat temu pieniądze od Iwana Afanasiewicza przestały przychodzić. Pomyślałam, że umarł, ale nie odważyłam się powiedzieć świetłanie. Nie mogłam. Nie mogłam jej się pokazać i powiedzieć coś takiego. Ale nigdy nie skrzywdziłam Ludoczki. Żyłyśmy w zgodzie. Robiłam wszystko dla niej. Mam nadzieję, że wychowałam ją na dobrą osobę i życzę jej tylko szczęścia. Zajmowanie się seneczką to dla mnie również szczęście. Żyjemy skromnie. Nie mam już zdrowia do pracy. Ból w stawach mnie męczy. Tylko Ludoczka jedna i odpracowuje. A ja opiekuję się wnuczkiem. Nadie zaskoczyła Andrieja prawdą. On nie myślał, że Swietłana mogła mieć taką przeszłość. Przeżyła straszną stratę, a on nic nie wiedział i zbudował własne życie. Jak to mogło się stać? Dlaczego nigdy się nie zainteresował? Andrzej zakładał, że będzie wściekły po wyjaśnieniach Nadjeżdy. Ale mężczyzna był wyczerpany. Nie miał pojęcia, co go czeka i jaką historię ukrywała ta kobieta. Rozumiał, jak okrutni i przerażający mogą być wpływowi ludzie. Nieraz miał z nimi do czynienia. Tylko Andrii mógł im się przeciwstawić. A Nadia była dla takich ludzi tylko pyłem. Już otrzymaliście swoje ukaranie. Niespodziewanie dla samego siebie wziął Nadieżdę za rękę. Przez tyle lat nosiliście w duszy smutek, tajemnicę i strach. Nie mogliście nikomu o tym powiedzieć, ani jednej żywej duszy. To trudno sobie nawet wyobrazić. Jesteście bardzo silna i odważna. Nie zrezygnowaliście z ludoczki, nie oddaliście jej do sierocińca, chociaż mogliście. Staliście się dla niej matką, na jaką zasługiwała. I nie mam prawa się na was złościć, bo nie byłem dla niej ojcem. Nawet nie wiedziałem, że się urodziła i dorastała na równi z moim synem. Bardzo wam dziękuję. Nadjeżdża zaślochała i ukryła twarz w dłoniach. Nie myślałam, że mnie zrozumiecie. Przygotowywałam się na krzyki i upokorzenia. Ale Ludoczka musi się o wszystkim dowiedzieć. Trzeba jej to powiedzieć. Andrzej przez jakiś czas siedział w samochodzie przed własnym domem. Nie chciał pokazywać się rodzinie w takim stanie. Wiedział, że wszystko ma wypisane na twarzy, a w domu od razu wszczeliby alarm o jego stanie. Ale nie chciał kłamać. Wyobrażał sobie, jak opowie o wszystkim Oksanie, jak przedstawi jej córkę. Pojawienie się ludmiły wiele zmieni, ale Andrii był na to gotowy. Nie pozwoli więcej swojej córce żyć tylko z pensji sprzątaczki. Zrobi dla nich z arseniem wszystko, co konieczne. Nie będą niczego potrzebować. Andrzej był opętany myślą o Swietłanie. Musiał jej powiedzieć, że Ludoczka żyje, że mają córkę i że on o wszystkim wie. Szybko dowiedział się, że Iwan Afanasiewicz rzeczywiście zmarł trzy lata temu. Mężczyzna był starszy od Swietłany i od dawna cierpiał na chorobę serca. Mieszkała w sąsiednim mieście i miała własny biznes spożywczy, prowadziła sieć przytulnych kawiarni, w których sam Andrzej bywał kilka razy podczas podróży służbowych. Okazało się, że Swietłana teraz sama prowadziła biznes i żyła tylko nim. Z nielicznych źródeł udało mu się dowiedzieć, że nie mieli z Iwanem dzieci. Swietłana pogodziła się z utratą córki i żyła tylko biznesem. Andrzej nie chciał pojawiać się przed Swietłaną jak grom z jasnego nieba, ale rozpoczęcie tak poważnej rozmowy przez telefon było po prostu nie do przyjęcia. Dowiedział się adresu głównego biura i zjawił się tam bez uprzedzenia. Nie, nie umawiałem się. Muszę natychmiast zobaczyć Swietłanę Wasiliewną, powiedział Andrzej sekretarce przed drzwiami gabinetu Swietłany. Mam sprawę biznesową i nie zamierzam czekać. Moja oferta jest ograniczona czasowo. Co się tutaj dzieje? Na hałas i protesty sekretarki Swietłana sama wyszła z gabinetu i zamarła na widok gościa. Prawie się nie zmieniła. Tak, była starsza, wyglądała stylowo, ale ubierała się powściągliwie. Było jasne, że również rozpoznała Andrieja. Nie spodziewałam się cię znowu zobaczyć, powiedziała z urzędowym uśmiechem, którego używała w pracy. Sam się nie spodziewałem, ale okoliczności. Polinę zwróciła się świetlana do sekretarki: nikogo do mnie nie wpuszczać, absolutnie nikogo. Więc co cię sprowadza? Zapytała, siadając na skórzanej kanapie i wskazując Andriejowi kanapę naprzeciwko. Między nimi był szklany stolik kawowy, na którym leżały jakieś teczki i czasopisma. Andriejowi zrobiło się żal tej pewnej siebie, powściągliwej kobiety, która miała się dowiedzieć prawdy. Pewnie myślisz, że przyszedłem powiedzieć, że żałuję, że jesteś piękna. Może przygotowujesz się, aby usłyszeć moją osobistą historię, ale prawda jest taka, że moje słowa cię zranią. Przepraszam, ale muszę ci wszystko powiedzieć. Twoja, nasza córka, nasza ludoczka żyje. Znam ją, wiem, gdzie mieszka, i widziałem się z nią. Twarz świetłany natychmiast posmutniała. Wydawało się, że nic więcej nie widzi i nie słyszy wokół siebie. Andrzej przestraszył się, że zaraz zaczną się łzy, albo, co gorsza, histeria. Ale Swietłana trzymała podołek spódnicy w dłoniach. Znalazłem ją przypadkiem. Nie przypuszczałem, że mamy córkę. Jest tak podobna do ciebie, a oczy ma moje i pieprzyk nad wargą. Powinna się zobaczyć. Musisz ją zobaczyć. Andrzej szybko przesiadł się do Swietłany i przytulił ją do siebie. Nie milcz. Jeśli chcesz, płacz, krzycz, jeśli chcesz, uderz mnie. Gdybym tylko wiedział, że będziemy mieli córkę, nigdy bym cię tak nie skrzywdził. Byłem głupim młokosem. Przepraszam, przepraszam, kochana. Zaczął kołysać świetłane z boku na bok, a potem usłyszał, jak zaczęła szlochać. Ścisnął ją jeszcze mocniej, pozwalając jej poczuć się bezpiecznie. Swietłana wypłakiwała całe swoje żale i ulgę, które gromadziły się przez lata, przez kilka minut. Andrzej nie próbował już zdobyć jej łaski, nie przedstawiał się jako główny złoczyńca czy ofiara, po prostu był obok. Wiedział, jak to ważne. Z Wanią mogłam być najszczęśliwszą kobietą, przyznała później Swietłana. Spełniał każdą moją zachciankę, obsypywał prezentami, dawał pełną swobodę. Ale po zniknięciu ludoczki nic już nie sprawiało mi radości. Przez pierwsze kilka lat byłam niepocieszona, potem nauczyłam się zauważać otaczający świat i powoli ożyłam. Wania skakał przede mną, żeby przyciągnąć moją uwagę. Nie wiem, czy mnie kochał, skoro pozwolił sobie odebrać to, co najcenniejsze? Miał szczęście, że już go nie ma. Nawet nie wiedziałam, z kim żyje. Andrzej przekonał Swietłanę, żeby nie traciła głowy. Zgodziła się dojść do siebie i dopiero wtedy biec na spotkanie z Ludmiłą. Rozmawiali jeszcze przez kilka godzin. Jak myślisz, przyjmie nas? Zwróciła się Swietłana do Andrzeja w samochodzie. Jechali do Ludmiły i Arsenia, żeby przedstawić się jako rodzice. Ciebie na pewno, a ze mną to zupełnie inna historia, odpowiedział smutno. Mogła całe życie wyobrażać sobie, jak wygląda jej ojciec. Jesteś jej potrzebny. Nie mogę uwierzyć, nagle uśmiechnęła się Swietłana. Mamy córkę. I jesteśmy dziadkami, wyobrażasz sobie. Nie wiem, jak się zachować, bo nic nie rozumiem z dzieci. Nawet nie miałam okazji być prawdziwą matką. Ale to ty ją urodziłaś. Masz prawo ją kochać i znać. I nie jesteś jej nic winna. Andrzej chciał zmniejszyć ból swietłany. Przez chwilę milczeli. Każdy myślał o swoim, ale martwiło ich jedno czas, który stracili. Przecież wszystko mogło potoczyć się inaczej: mogli się nie rozstawać i być prawdziwą rodziną, wychowywać córkę i dać jej zupełnie inne życie. Andrzej jeszcze na klatce schodowej zauważył, że drzwi do mieszkania nadziei i ludy są otwarte. Dlaczego tu jest otwarte? Swietłana spojrzała na niego zdziwiona. Bojąc się, że stało się coś złego, wbiegła do środka i zastała w salonie Oksanę i Anatolia. Nadzieja trzymała wnuka na rękach z przestraszonym wyrazem twarzy i głaskała go po włosach. Co tu robicie? W jednej chwili wkurzył się Andrzej. A, oto i on. Oczywiście, gdzież byś ty bez swojej ukochanej? Co, przyjechałeś odwiedzić kochankę? To twój. Oksana kiwnęła na Arsenia, dla którego w znajomym otoczeniu zebrało się zbyt wielu obcych dorosłych. Tato, to prawda. Krok naprzód zrobił Tolik. Nie mógł uwierzyć w podwójne życie ojca. Jego głos wydawał się taki rozpaczliwy. Swietłana. Zauważyła ją nadzieja i mocniej przytuliła dziecko. Kobiety spojrzały na siebie i obie zapłakały. To mój chłopczyk. Wyciągnęła rękę świetłana do Arsenija. Żądam wyjaśnień. Co tu robisz? Krzyczała Oksana na męża. Czy ta dziewczyna to twoja kochanka? Gdzie ona jest? Zapytała nadjeżdża Andrieja. Napadli na nią, nic nie zrozumiałam. Wybiegła z domu, nie wiem dokąd wykrztusiła. Ludę to nasza córka. Oznajmił Andrii rodzinie. Jeśli coś jej się stanie, nigdy wam tego nie wybaczę. Jak córka? Skąd? Zdumiał się Tolik. Zawsze się wtrącasz, gdzie cię nie proszą. Wysyczał Andrii do żony. Wszystko robisz za plecami. Kręcisz jakieś intrygi. Nie mogłaś zapytać wprost. Zdecydowałaś się zhańbić moje imię i robić skandale? Czy w twojej głowie są tylko myśli o statusie i romansach? Czasem się zastanawiam, jak w ogóle się z tobą ożeniłem. Tato, przestań tak mówić do mamy. Tolik niespodziewanie popchnął ojca w pierś. Nadjeżda z Arsenijem cofnęli się, aby nie dostać się pod rękę. Trzęsła się z powodu zachowania nieproszonych gości. Andrzej tak bardzo się przejmował, że przestał się kontrolować i już zamierzał uderzyć syna. Niewdzięczny chłopak. Potem, Andrzej, wszystko potem. Złapała swietłana go za rękaw. Musimy znaleźć ludę, chodźmy. Serce Andrzeja waliło. Nie mógł się uspokoić. W głowie miał przeczucie, że ludę jest w niebezpieczeństwie. Po prostu biegł naprzód, nie patrząc na drogę. Swietłana ledwo za nim nadążała. Wsiadaj do samochodu. Powiedział. Podając jej klucze Obejrzyj okolice, a ja przebiegnę się po najbliższych ulicach. Daleko nie mogła odejść. Boże, nie wyobrażam sobie, w jakim stanie jest teraz nasza dziewczynka. Swietłanie nogi się ugięły. Ledwo mogła się kontrolować. Swietłana, trzymaj się, słyszysz. Andrzej chwycił ją za ramiona. Jesteśmy potrzebni naszej córce i musimy ją znaleźć, rozumiesz? Tak, tak, zrobię wszystko. Oboje nie pamiętali, jak działali. Po prostu poddali się rodzicielskiemu instynktowi i za wszelką cenę chcieli odnaleźć ludę. Swietłana gwałtownie zahamowała, widząc przed sobą karetkę pogotowia. Zalała ją fala złego przeczucia. Wyskoczyła z samochodu i podbiegła do sanitariusza, który ładował do pojazdu młodą kobietę na noszach. Stójcie, poczekajcie. Swietłanie wystarczył jeden rzut oka, aby rozpoznać córkę. Znam je. Takie samo miał Andrii nad wargą w tym samym miejscu. Nie było wątpliwości. Poszkodowana to ich córka. Boże, co się z nią stało? Proszę się odsunąć. Pilna hospitalizacja. Kim pani jest? Ja. Jestem jej matką. Na pani córkę najechał samochód. Ma uraz głowy. Więcej będziemy mogli powiedzieć po pełnym badaniu. Proszę jechać za nami, jeśli chcecie. Swietłana zabrała Andrzeja po drodze. Był zdenerwowany, że nikt z przechodniów nie widział ludy. Ale wiadomość od Swietłany sprawiła, że chwycił się za serce. Boże, oby wszystko było dobrze. Daj, ja poprowadzę. W szpitalu Andrzeja i Swietłane czekał nowy cios. Ludmiła zapadła w śpiączkę. Nie możemy określić, kiedy wasza córka się obudzi. I czy w ogóle to nastąpi, mówił zaniepokojonym rodzicom lekarz. Musicie być silni. Odwiedzali ludę codziennie. Nadjeżda i Arseni siedzieli przy jej łóżku, zalewając się łzami. Chłopiec bardzo tęsknił za mamą. Ciągle ją wołał, nie rozumiejąc, dlaczego tak długo śpi. Spotkanie ze Swietłaną i Andriejem było dla Nadi trudniejsze. Czekała ich poważna rozmowa. Wiem, że nie chcesz mnie widzieć, zwróciła się Nadjeżda do dawnej przyjaciółki. Ale ja też jestem jej matką. Byłam z nią przez te wszystkie lata i moje serce też się rozdziera. I zasłużyłaś na to. Teraz wiesz, co czułam wtedy, kiedy ukradłaś moją dziewczynkę, mówiła świetlana z okrucieństwem w głosie. Nie proś o wybaczenie. Nie mogę o tym myśleć i nie mogę cię widzieć. Andrzej prawie nie pojawiał się w domu. Interesował się sprawami przez telefon, przekazując na jakiś czas kontrolę swoim zastępcom. Ważniejsze było dla niego dobro córki. Spędzał dużo czasu ze Swietłaną. Znaleźli w sobie oparcie. Pomimo początkowego szoku, Swietłana potrafiła się opanować i pocieszyć go, wlać nadzieję i wiarę. Wszystko będzie dobrze. Na pewno się obudzi. To nie może być prawda. Nie stracimy jej po raz drugi powtarzała, przytulając się do Andrieja. Arseniusz za pozwoleniem nadjeżdy rozmawiał ze swoimi dziadkami. Okazał się nieśmiałym, ale żywotnym chłopcem. Bliskość z rodziną pomogła mu odwrócić uwagę od potrzeby matczynej uwagi. Po powrocie do domu po raz pierwszy od czterech dni, Andrii zastał tam chaos. Oksana była wściekła z powodu pojawienia się w życiu męża córki. Czuła się bezbronna. Dlaczego mi od razu nie powiedziałeś? Zagotowała się jak tylko zobaczyła męża. Dlaczego to ukrywałeś? Jak długo o tym wiedziałeś? Tolik widział cię z tą smarkulą. Nie waż się tak o niej mówić. Ludę nie jest jakąś taniochą. To moje dziecko. I mam wnuka na Twoją wiadomość. Nie wyrzeknę się swojej rodziny. Chcesz tego czy nie, będziesz musiała się z tym pogodzić. Pogodzić. Westchnęła kobieta. Czyli po prostu stawiasz mnie przed faktem dokonanym? W ogóle ci na mnie nie zależy. Oksana rozbiła kolejną elegancką figurkę, aby pokazać stopień swojego niezadowolenia. W takim razie mam dla ciebie nowinę. Tolik nie jest twoim synem. Miałam romans na początku naszego małżeństwa możesz to sprawdzić. Więc gratuluję, kochanie, wychowywałeś cudze dziecko, nie wiedząc, że cię zdradzałam. Andrzej nic nie odpowiedział. Spojrzał na żonę oczami pełnymi niedowierzania. Jaka ty jesteś? Powiedział cicho. Nie chciał się kłócić. Spadło na niego tyle rzeczy, że nie miał już sił. Oksana liczyła na burzliwą reakcję, chciała wywołać emocje i czekała napięta. Ale nie udało jej się osiągnąć tego, czego chciała. Wynoś się z mojego domu, powiedział Andrzej, nie patrząc na żonę. Nigdy więcej się tu nie pojawiaj. Andrzej zamknął się w swoim gabinecie z butelką mocnego alkoholu i pozwolił sobie upić się do nieprzytomności po raz pierwszy od wielu lat. Wcześniej często pozbywał się stresu, siedząc z przyjaciółmi późnym wieczorem. Ale potem zrozumiał, że ten nawyk jest zgubny. Nie pamiętał, jak zadzwonił do Swietłany i co jej powiedział, ale ta przybyła natychmiast. Nie waż się mi rozkazywać, słyszał Andrzej głos Swietłany gdzieś w mgle zmęczonej świadomości. Nie możesz przychodzić do tego domu, kiedy ci się podoba, gonił tel jegościa, nie mogąc zaakceptować trudnej przeszłości swoich bliskich. Nie przyszłam tu dla zabawy, odcięła Swietłana. Powinieneś bardziej uważać na ojca. Twoja matka nie jest jedynym rodzicem, który miał ciężkie życie, spójrz. Otworzyła drzwi gabinetu. Andrzej zasnął na niewygodnej kanapie na podłodze stała pusta butelka. A wszystko, co stało na stole, było porozrzucane i zniszczone. Tato. Telie podbiegł do ojca i zaczął nim potrząsać za ramiona. To za mało, zauważyła świetłana. Może mieć zatrucie alkoholowe. Trzeba przepłukać żołądek. Wezwę karetkę, a ty zostań z nim. Siedząc obok siebie w szpitalnym korytarzu, Swietłana i Telie pogodzili się z okolicznościami, które ich połączyły. Rozumiem, że cię boli, powiedziała Swietłana, ale nie jesteś już dzieckiem, a twoi rodzice to oddzielni ludzie ze swoimi problemami. Poradzą sobie, nie stawaj po żadnej stronie i nie rób z nikogo wroga. Nadal będą cię kochać. Naprawdę nie widziałaś swojej córki przez 20 lat? zapytał Tellier. Naprawdę, ale mam nadzieję, że jeszcze się poznamy. Anatolii złagodniał i przyniósł jej filiżankę kawy. Rozmawiali do momentu przybycia lekarza, a potem rozjechali się do domów. Andrii był zajęty rozwodem, kiedy swietłana zadzwoniła do niego. Obudziła się. Andriusza obudziła się. Mężczyzna rzucił wszystkie sprawy, nawet nie zdążywszy o niczym pomyśleć. Był w szpitalu już po pół godzinie i od razu objął rzucającą się mu w ramiona Svetłanę. Gdzie ona jest? Już ją widziałaś? Wszystko z nią w porządku. Wyrzucił z siebie, rozglądając się dookoła w poszukiwaniu odpowiedzi. Na razie nie wpuszczają do niej, nie powstrzymując szerokiego uśmiechu. Odpowiedziała Swietłana. Pozwolą nam się spotkać, kiedy skończą badanie. Nadjeżdża z Sieńką też tu są. Nie wiem, jak wszystko jej opowiemy. Trzęsie mnie całą. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Kiedyś Ludę miała tylko mamę, a teraz będzie miała dwie. Staniemy się dobrą rodziną, zobaczysz. Swietłana i Nadzieja często spotykały się w szpitalu. Wspólny smutek pomógł kobietom pojednać się ze sobą. Na początku Svetła czuła złość i chciała zabrać Ludmiłę od niej, ale potem zrozumiała, że to ona jest obca dla swojej córki. Nadzieja okazała się dobrą matką, to ona wychowała Ludmiłę na tak wspaniałą osobę i to ona była jej rodziną. Sinię, powiedziała Ludmiła, ledwie zobaczywszy syna: Boże, mamo, daj mi go szybko! Wyciągnęła ręce do dziecka i zapłakała, mocno go obejmując. Nadzieja usiadła na łóżku, całując córkę w czoło, policzki i nos. Nie mogła powstrzymać łez szczęścia z powodu tego, że z jej dziewczynką wszystko jest dobrze. Ale jednocześnie było jej wstyd i bolało ją, bo nadszedł czas, aby we wszystkim się przyznać. Andrzeju Michajłowiczu, a co pan tutaj robi? Ludoczka, może teraz nie jest najlepszy moment. Ludę, moja dziewczyno. Swietłana nieśmiało zrobiła krok w stronę łóżka. Córeczko zwróciła się do zdezorientowanej, ludy nadzieja. Musisz coś wiedzieć. Po trudnej opowieści, trzy pary oczu w oczekiwaniu spojrzały na zdezorientowaną ludmiłę. Naprawdę? To mi się nie śni. Lekarz powiedział, że ze mną wszystko w porządku. Na pewno nie uszkodziłam głowy. Patrzyła na zebranych w sali, przenosząc wzrok z jednej zaniepokojonej twarzy na drugą. Nie możesz być moją mamą, spojrzała na smutną swietłanę. Mamo, czemu milczysz? To prawda. Ukradłaś mnie dla pieniędzy. To nie całkiem tak, wtrącił się Andrzej. Sytuacja jest skomplikowana, potrzebujesz czasu, aby wszystko przetrawić. Masz rację. Muszę zostać sama. Proszę, wyjście wszyscy, wszyscy. Mamo! Sinie zostanie ze mną, chcę widzieć tylko jego. Przez kilka dni z rzędu świetlana, Nadzieja i Andrzej nadal odwiedzali ludę, ale ona nadal odmawiała przyjmowania gości. Spędzała czas tylko z synem, nie przestając całować jego uśmiechniętej buzi. Wkrótce Ludmiła była w stanie zaakceptować fakt, że przeszłości nie można zmienić. Nie mogłaś ignorować tego, co się stało, i ignorować swoich biologicznych rodziców. Jako mama Arsenia rozumiała uczucie świetłany i nie wyobrażała sobie, jakby żyła, gdyby ktoś ukradł jej syna. Z nadzieją jednak porozmawiała i powiedziała, że nie ma do niej żalu. Ty i tak jesteś moją mamą i cię kocham. Nie ma dla mnie bliższej osoby niż ty. Nikogo nie straciłam, a wręcz przeciwnie, zyskałam. Będziemy żyć dużą rodziną. Dziękuję, córeczko odpowiedziała Nadzieja ze łzami w oczach. Już nie wierzyła, że córka jej wybaczy i będzie chciała dalej się kontaktować. Kiedy Ludmiłe wypisano, Andrzej zaproponował jej i Nadziei przeprowadzkę do jego domu. Każdy będzie miał swoje pokoje i łazienki. Nie martwcie się miejsca wystarczy dla wszystkich. To jak własne mieszkanie, ale w dużym domu. Razem jest lepiej niż osobno. Tato, jesteś pewien, że nie będziemy ci przeszkadzać? zapytała Ludę Nie, i co z tego? Chcę widzieć Was z sienią każdego dnia. Chcę, aby mój wnuk rósł na moich oczach. Skoro z córką tak nie wyszło Nie mogę przyjąć Twojej propozycji stwierdziła nadzieja Jestem dla Was zupełnie obcą osobą. Nadia, wychowałaś naszą córkę, jesteś nam bliższa niż ktokolwiek inny, zapewniła ją Swietłana. I ja tu też będę, więc nie martw się. W naszym gronie dziwnych krewnych przybędzie. W krótkim czasie, gdy Andrzej i Swietłana byli razem, odnajdując ludę, zrozumieli, że stare uczucia nigdzie nie zniknęły. Nie kręcili się wokół, nie ukrywali się i nie wstydzili. Los tak zadecydował, powiedział kiedyś Andrzej podczas wieczornego spaceru. Widocznie było nam przeznaczone przejść przez to wszystko, a potem znów się spotkać. Nie chcę cię więcej tracić. Teraz wszystko się ułożyło. Jesteśmy razem, mamy córkę. Czy nie będzie właściwie żyć wszystkim pod jednym dachem? A co z biznesem? Mam tam dom, działkę, zastanowiła się Swietłana. Tylko to cię powstrzymuje. Dom możesz zachować dla siebie, a możesz go sprzedać. Biznes to też twoja sprawa. Nie, zdecydowanie stwierdziła Swietłana i spojrzała ukochanemu w oczy. Nie chcę już mieszkać w domu człowieka, który przywiązał mnie do siebie moim smutkiem. Tyle lat tańczył wokół. Mówił, że kocha, a sam. Odebrał mi dziecko. Przecież oboje kręcimy się w przemyśle spożywczym, możemy się połączyć. Propozycję świetłany dotyczącą połączenia biznesów para rozważyła bardziej szczegółowo i wkrótce doszli do wniosku: że decyzja jest korzystna dla wszystkich. W ciągu kilku dni dom Andrzeja zapełnił się pudełkami z rzeczami nowych lokatorów. Nadie i ludę były zachwycone pokojami, które zaproponował im gospodarz domu. Możecie przestawić wszystko według własnego gustu, jak tylko chcecie. Zrobimy remont w dowolnym stylu, mrugnął do nich mężczyzna. Dziękuję, tato. Bardzo mi się podoba. Teraz trzeba mieć na oku, jest gdzie się zgubić i narozrabiać. Miańków mu nie zabraknie, zaśmiała się Swietłana i siennęła po wnuka. Tak, mój słodki, podoba ci się u dziadka i babci? Swietłana i Andrzej również przeniesieli się do innej sypialni, aby nic nie przypominało im o obecności Oksany w ich życiu. O byłej żonie Andrzej nie chciał słyszeć, a Tolia żył teraz w dwóch domach. Nie chciał wybierać ani strony ojca, ani matki. Gdyby nie czyn matki, nie byłoby go na świecie. Ale i jej oszustwa nie popierał. Tato zwrócił się Anatolii do Andrzeja po kolacji. Miałeś rację, Aliona nie jest dla mnie. Rozstaliście się. A ja widzę, że chodzisz jakiś przygnębiony. Szczerze zainteresował się ojciec. Zrozumiała, że jestem nierobem. Tolik poczuł się winny i opuścił głowę. Na jej tle jestem nikim. Ty jesteś biznesmenem, posiadasz wszystko i pracujesz, ale nie ja. Aliona od dawna jest w branży modelingu i sama torowała sobie drogę. Zrozumiała, że taki jak ja nie pasuje do niej. Cóż, Andrzej zaproponował synowi, aby usiadł obok i poklepał go po plecach. To znaczy, że czas wziąć się do roboty, żeby być kimś, co osądzisz. Chyba tak, westchnął syn. A pomożesz mi? Nauczysz mnie wszystkiego? Andrzej był mile zaskoczony zainteresowaniem syna sprawami rodzinnymi. Nauczę, jeśli poważnie do tego podejdziesz i przestaniesz marnować życie. Pewnego dnia mnie zabraknie, a ty zmierzysz się z trudnościami. Dużo pieniędzy, ale to jeszcze nie wszystko. Dziś są, jutro ich nie ma. Lude już poszła na kursy, wkrótce będzie zarządzać firmą. Co? Lude już się uczy. Tak szybko. Aż przestraszył się Anatolii. Ona myśli szybciej od ciebie, zaśmiał się Andrzej. I ty się nie ociągaj, doganiaj. Zdrowa konkurencja wyjdzie wam obojgu na dobre. Na początku zarówno Ludmiła, jak i Anatolij czuli się nieswojo w swoim towarzystwie. Ludę nie mogła zrozumieć, jak przy swoich kontaktach i możliwościach tolik niczego nie potrafił, a on uważał, że ona po prostu popisuje się przed ojcem. Ale potem pokonał swoją dumę i zwrócił się do niej o pomoc. Ludę nie wybrzydzała i wyszła mu naprzeciw, pomagając mu nadrobić zaległości. Wkrótce prawie nie można ich było zobaczyć osobno. Twoja koncepcja jest po prostu super. Wykrzykiwał Tolik, słuchając pomysłu na projekt, nad którym mieli pomyśleć w szkole biznesu. Ami, twoje pomysły się podobały. Jeden chłopak na zajęciach proponował coś podobnego. Ale nie potrafił wszystkiego do końca przemyśleć i jego propozycja wydawała się nierealna. A ty tak po prostu znalazłaś wyjście! Klasnęła w dłonie Ludmiła. Dobrze się dogadują, prawda? Zauważyła Swietłana, obserwując dzieci. Wydaje mi się, że nawet za bardzo, mruknął Andrzej. Co cię to obchodzi? Zaśmiała się. Przecież to Twój syn. Nie skrzywdzi ludy. A i wyglądają razem nieźle, prawda? Okazuje się, że jesteś taka romantyczna. Andrzej posadził świetłanę sobie na kolanach i pocałował w policzek. Rodzice zauważyli rodzące się uczucie między Tolą a ludą wcześniej niż oni sami. Młodzi ludzie często spędzali razem czas. A ich zainteresowania wyszły daleko poza ramy przyjaźni. Anatolij pierwszy wyznał swoje uczucia. Nie mogę już dłużej tego znosić. Nie mogę się opanować, gdy jesteś obok. A jeśli nam się nie uda? Zapytała z wątpliwościami Ludę, będąc zupełnie nieprzeciwną dotyku tego człowieka. Przytelu znów czuła się szczęśliwa i nie bała się mu zaufać. Na pewno nam się uda. Uwierz mi. No i się niepotrzebny jest tata. Pozostaje wymyślić, jak powiedzieć to rodzicom. Jesteśmy naprawdę dziwną rodzinką, zachichotała ludę z figlarnym uśmiechem. Dziękuję, że przeczytaliście do końca. Jeśli podobała Wam się historia, liczę na Wasze wsparcie poprzez kliknięcie kciuka w górę. Dziękuję i wszystkiego dobrego.